Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku 5 pytań do burmistrza. Dziękuję za nadesłane zagadnienia i jak zwykle pokrótce postaram się odpowiedzieć na wszystkie problematyczne sprawy, bądź niektóre jeszcze bardziej rozwinąć, jeżeli będzie taka potrzeba. Zaczynam od pytań, które otrzymałem od osoby, która się co prawda nie podpisała, ale nie ma takiej konieczności. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za odpowiedzi na moje pytania z poprzednich tygodni. Ponownie chciałbym zadać Panu Burmistrzowi kilka pytań. Pierwsze. Ostatnio wspomniał Pan o pomyśle parku handlowego w okolicy ulicy Wilanowskiej. Czy mógłby Pan wskazać dokładną lokalizację, gdzie ten park miałby powstać i czy jest to tylko pomysł, czy też plan bliski realizacji? Nie potrafię odpowiedzieć, na jak daleko jest inwestor zaawansowany w tych pracach, natomiast do mnie wpłynęły zapytania potencjalnego inwestora, czy gmina zezwoliłaby na wykonanie drogi na naszym gruncie, dojazdowej drogi do tego parku handlowego. Ten park handlowy mieściłby się między lecznicą dla zwierząt a ulicą Pomorską, tak? Patrząc tutaj na ten taki obszar zielony, czyli dzisiaj tam jest taka tablica, teren 1 hektara do sprzedania. Prawdopodobnie chodzi o ten teren i tam jest taki plan, żeby ten park handlowy powstał. Czy będzie? Tego nie wiem. Na dziś są jakieś plany, jak widać, przymiarki i pytania. Pytanie numer 2. Na wspomnianej wyżej ulicy Wilanowskiej została ponownie otwarta po gruntownym remoncie Biedronka. Niestety parking, który w poprzedniej wersji był bardzo mały i niekomfortowy, do parkowania w nowej wersji jest jeszcze gorszy, ciaśniejszy i zaparkować tam dużym samochodem to nie lada wyzwanie. Już w pierwszych dniach po otwarciu sklepu doszło do kilku stłuczek. Czy nie ma możliwości powiększenia tego parkingu chociażby z krawek zieleni oddzielający parking od chodnika, który i tak jest w nieciekawym stanie? Na pewno łatwiej byłoby parkować klientom sklepu, a istniejący tam trawnik jest zupełnie niepotrzebny. Sprawa wygląda tak. Zieleniec, czyli ten trawnik, to już jest droga, ulica Wilanowska, czyli granica działki przebiega przy granicy tego zieleńca. I parking został wykonany na prywatnym gruncie, czyli na gruncie właściciela tej nieruchomości. Przypomnę tylko, że nie jest to sklep, który powstał od podstaw, tylko to jest sklep, który powstał na bazie kiedyś zakładu przemysłowego rozlewni wód i orężat. Później był taki mniejszy trochę samoobsługowy, później się trochę powiększył, a teraz przed gruntowną modernizację. No i takie warunki są, jakie są. To jest tylko przebudowa, więc ten parking został wygospodarowany z tego terenu, który został. Natomiast my przymierzamy się do remontu ulicy Wilanowskiej, która jest w takim stanie no, nieciekawym, ale takim została przejęta od powiatu. I wraz z tą przebudową być może trzeba będzie jakieś rozwiązania tam poczynić. Ale zastrzegam jedną rzecz. My w naszym projektowaniu główny ciężar kładziemy na ruch rowerowy i pieszych. Więc jeżeli trzeba będzie zmieścić gdzieś tam chodnik i ścieżkę rowerową, to sytuacja może się nie poprawić. Natomiast gdyby tak było, że można w jakiś sposób ułatwić tam komunikację, bo nie mówię, że przekazać na rzecz prywatnej osoby kawałek gruntu, to na pewno będzie to uwzględnione, ponieważ te wjazdy, wyjazdy tam przy tym sklepie no są problematyczne, a sam parking rzeczywiście nie jest duży i też nie jest szeroki, więc manewrowanie na tym parkingu jest trudne. Ale chcę powiedzieć, to nie jest miejski grunt, tak? To jest na taką organizację ruchu na prywatnym gruncie inwestor zaplanował i taką mógł tylko wykonać, więc tam są duże ograniczenia i chyba nic się z tym za bardzo nie da zrobić. Pytanie numer 3. Czy jest jeszcze nadzieja realizacji pomysłu hotelu w okolicy Mostu Obrotowego? Oczywiście, że jest. Umowa jest zawarta. Termin rozpoczęcia inwestycji to styczeń przyszłego roku. W tej chwili trwają intensywne uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Ja jestem zawsze w takich sprawach optymistą, bo jak wszystkie strony dążą do tego, żeby coś się udało, tak, to zawsze się udaje. Więc ja sądzę, że po pewnych wyjaśnieniach sprawy związanych z realizacją tej inwestycji z konserwatorem, z nami i z inwestorem, jest duża szansa na to, że pewien impas uzgodnień został przełamany i teraz wszystko w rękach po prostu inwestora, który ma kilka wariantów, kilka możliwości wyjść, z czego ostatecznym jest oczywiście odstąpienie od umowy. Może powiedzieć, że nie widzi w tej sytuacji możliwości realizacji tej inwestycji i my mamy przewidziane 2 miliony złotych w budżecie zarezerwowane, gdyby miało dojść do takiej sytuacji, ale ja jej nie zakładam. Myślę, że trzeba najpierw wyczerpać wszystkie drogi, łącznie z drogą sądową, gdyby sąd musiał coś rozstrzygać. My taki też wniosek do sądu administracyjnego złożyliśmy. Sąd nie uznał nas jako strony, jako gminy, tylko uważa, że powinien inwestor występować ze wszystkimi wnioskami. To jest sprawa formalna oczywiście i ona może być bez znaczenia, jeżeli wszystkie strony się doporozumieją. Tam już zostały naprawdę drobiazgi i sądzę, że to jest kwestia kilku miesięcy i sprawa się ostatecznie wyjaśni. Ale gdyby
najbardziej pesymistycznym wariancie tak miało się nie wydarzyć i trzeba by było nowy przetarg na przykład ogłaszać na ten teren, to ja zarezerwowałem 2 miliony złotych w tym budżecie, żeby na wszelki wypadek nie opóźniać sprawy, tylko po prostu zwrócić pieniądze, ogłosić nowy przetarg i sprawę zacząć od początku. Ale jest to ostateczność. Myślę, że ten hotel powstanie i może trochę zmieni się jego architektura, ale ten hotel powstanie w tym miejscu, ponieważ inwestor dąży do tego, konserwator również dał pewne wytyczne zalecenia. My też jako gmina zależy nam na tym, żeby taki duży hotel był w Giżycku, bo nie mamy sal konferencyjnych. Ten problem istnieje rzeczywiście. Nie możemy po sezonie, nie ma u nas gdzie zorganizować dużych konferencji. Mam nadzieję, że po epidemii one będą mogły normalnie funkcjonować. Więc takie koło zamachowe dla tego typu branż po sezonie jest tutaj niezbędne. I moim zdaniem ten hotel jest konieczny, bo wszystkie miasta okoliczne, można powiedzieć, że takie hotele 4-5-gwiazdkowe mają. My mamy jeden 4-gwiazdkowy, to jest trochę za mało jak na nasze warunki. Czy nawet powinno być takich hoteli więcej, a po epidemii ta turystyka też może się trochę zmieniać. Ale myślę, że te konferencje różne, spotkania biznesowe na powiedzmy 300, 400 czy 500 osób wrócą kiedyś i taki obiekt za te właśnie kilka lat, kiedy zostanie wybudowany, będzie po prostu dla nas dużym atutem i branża, która gastronomiczna, która wprost jest związana niejako z tego typu przedsięwzięciami, nie będzie musiała się ograniczać do tych sezonów jesienno-zimowych, znaczy ograniczać się do letnich, a normalnie będzie mogła funkcjonować w miarę normalnie, kiedy ten ruch będzie zagwarantowany również po ścisłym sezonie. Jest to na pewno szansa, to są też podatki, to jest około 1 000 000 złotych podatków, więc też na infrastrukturę miejską zawsze, nigdy tych pieniędzy nie jest za wiele, więc rozwój miasta z tym się wiąże, że są większe koszty utrzymania, w związku z tym trzeba skądś tych podatków również pozyskiwać. No, takie obiekty są moim zdaniem miastotwórcze, potrzebne i konieczne. Pytanie numer 4. Jaka jest przyszłość terenów między ulicą Koszarową a ulicą Wodową bliżej bloków? No tutaj w planie miejscowym jest zapisana zabudowa jednorodzinna. Spółdzielnia mieszkaniowa Polamowiec, kiedyś rozmawiałem z panem prezesem, jest zainteresowana zostawieniem jakby rezerwy jeszcze na jeden budynek wielorodzinny. Jest to możliwe i myślę, że jak będziemy cokolwiek zmieniać w tych planach, to część będzie przeznaczona na zabudowę jednorodzinną. Tam już część domów jakby jest już wybudowanych. A jeszcze kawałek można zostawić na ten jeden budynek wielorodzinny i myślę, że taka przyszłość tego terenu po prostu powinna pozostać. Więc wyczerpałem jakby te pytania jednej osoby i teraz zestaw pytań otrzymany od osoby drugiej, od Dawida. Witam panie burmistrzu. Ja też przyłączę się w cudzysłowie do zabawy w 5 pytań. I pierwsze pytanie. Najświeższa sprawa, czyli tak zwana dzika plaża. Jak bardzo różniły się oferty od pierwotnego pomysłu pola kampingowego? Rozumiem, że są chętni na zainwestowanie w coś całorocznego. Jakie są propozycje na ten teren? No właśnie, tutaj jest sytuacja taka, że nie mogę mówić o szczegółach, bo oferty nie są jawne w tej części przetargu, nie były jawne, tylko są jawne dla oferentów i dla członków komisji. Natomiast chcę powiedzieć tak, że my wszyscy dążyliśmy do tego, żeby po pierwsze zostawić gwarancję dostępu do jeziora, taki pas dosyć szeroki do jeziora, żeby był ogólnodostępny, żebyśmy my mogli mieszkańcy korzystać z jeziora, z plaży, z nabrzeża, ze ścieżki, która tam była planowana. I tak w przetargu było to określone. Pozostała część miała być zagospodarowana, tak sobie wyobrażaliśmy, nietrwałą zabudową czy powiedzmy infrastrukturą na prowadzenie kempingu, to znaczy przyczepy kempingowe, kampery, namioty. Mógł powstać jakiś oczywiście pawilon gastronomiczny, sanitarny. No ale wyobrażaliśmy sobie to zupełnie tak naprawdę po niskich nakładach, żeby tylko umożliwić komuś zarobkowanie latem. Natomiast biznes odpowiedział nam zupełnie inaczej. Wpłynęło 7 ofert, zdaje się, 6 było poddanych ocenie, bo jedna nie spełniała warunków formalnych, ale tam były naprawdę świetne pomysły realizacji za wiele milionów złotych, nawet za 12 milionów złotych, coś, co by było całoroczne, co by było dobrą wartością dodaną dla oferty miasta, byłoby na pewno też miasto twórcze, by zagospodarowało ten teren w całości, byłoby otwarte, bo przecież takie zostawiliśmy warunki, że ten teren nad jeziorem byłby otwarty. Czyli ja nie mogę w tej chwili mówić o szczegółach, ale generalnie większość ofert to były oferty, które odpowiedziały nam pytanie takie, kemping to za mało. My jako biznes widzimy tam dużo większe możliwości. A w związku z tym poprosiłem radnych o opinię, czy będą skłonni zmienić uchwałę na coś więcej niż kemping, ale oczywiście tylko dzierżawa, nie mówimy o żadnej sprzedaży, z zachowaniem tego dostępu do jeziora, wszystko identycznie,
ale jednak, żeby wydłużyć to powiedzmy do 25 lat, ponieważ te nakłady, które były planowane, one muszą się kiedyś zwrócić. A jeżeli to będzie 15 lat, no to są pewne wątpliwości, czy byłoby to zrealizowane. Natomiast radni będą się teraz w tej chwili spotykać i będą głosować nad tym. Ja uważam, że trzeba dać taką szansę, ponieważ jak widzimy, jednak inwestorzy w Giżycku widzą duży potencjał. Były oferty głównie z województwa naszego, ale też były z Polski, tak? Były spoza Giżycka i spoza naszego województwa. Więc widać, że zainteresowanie było duże. Jaki będzie tego los? Oczywiście teraz czekam na decyzję Rady, ale oferty się znacząco od siebie różniły, były nieporównywalne. Z tego powodu zakończyłem też ten przetarg bez rozstrzygnięcia, żeby umożliwić teraz doprecyzowanie, czego oczekujemy, że na przykład taki obszar to jest tylko na kampery, taki obszar na to. I wtedy zobaczymy, jak będą porównywalne oferty z wyższą kwotą czynszu, oczywiście nie 40 tysięcy. To wtedy taki przetarg sprawdzimy, czy będzie miał odzew wśród biznesu. Jeżeli tak, no to mam nadzieję, że to się zrealizuje i kolejny obszar miasta zostanie uporządkowany. Bo przypomnę, że jeszcze kilka lat temu my stamtąd wywoziliśmy ciężarówkami odpady. To było takie dzikie wysypisko. I jak uporządkowaliśmy to, jak otworzyliśmy trochę państwu do korzystania, wyregulowaliśmy tam zieleń, zrobiliśmy taką naprawę drogi, postawiliśmy toaletę przenośną, no zaczęło to miejsce żyć, jak widać. Też dzięki temu pewnie zainteresowało się tak wielu przedsiębiorców. Kolejne pytanie, czy jest jakiś plan na ożywienie, inwestycje, przetargi nabrzeża na dzikiej plaży w kierunku Bystrego? Pamiętam, że widziałem jakiś plan MPZP tego miejsca jeszcze za czasów pani Piotrowskiej, który jednak trzeba było zaktualizować. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy? Czy są jakieś realistyczne pomysły, co zrobić z tym terenem w ciągu najbliższych lat, czy jednak ten teren zostanie nienaruszony przez następne lata? Prosiłbym o informacje możliwie najkonkretniejsze, na tyle, ile to oczywiście możliwe. Ciężko mówić o konkretach, dlatego że bez planu miejscowego no, trudno się zdecydować na to, czy ten teren powinien być komuś trwale zbywany. Był taki plan miejscowy rzeczywiście, który powstawał, bo tam bodajże 15 lat. To był bardzo długi plan, znaczy bardzo duży plan. W końcu projektant porzucił tę pracę i rozwiązaliśmy umowę i ten plan nie został dokończony. My będziemy robić kawałkami te plany od Bystrego, idąc w stronę powiedzmy Giżycka, bo tam są takie tereny w studium określone jako tereny usług turystycznych. Pandemia trochę pokrzyżowała nam plany, dlatego że też branża hotelowa się trochę wstrzymała z inwestycjami, ale myślę, że to jest kwestia kilku lat i tam powinno rzeczywiście po zagospodarowaniu dzikiej plaży być kolejne puzzle, że tak to nazwę, dołączane i po inwestycji kolejowej. Ponieważ kolej wybuduje tam drogę, wybuduje tam nowy przejazd kolejowy, więc ten teren zupełnie zmieni swoje oblicze. I wtedy dopiero powinniśmy tym terenem się zająć, bo on znacznie wzrośnie jego wartość. Czyli w tej chwili to jest taki, powiedzmy, nieużytek, burz, natomiast po wykonaniu nowej linii kolejowej, nowego przejazdu, nowej drogi, ten teren się bardzo dobrze skomunikuje. My chcemy też go skomunikować ścieżką rowerową, tak żeby tam można było dojechać i wtedy ten teren znacznie na wartości wzrośnie. Marzy nam się pewnie wszystkim tak, żeby można było właśnie od Giżycka, od kanału czy nawet dalej przejechać sobie rowerem wzdłuż jeziora aż do Bystrego i w tym kierunku należałoby podążać. Myślę, że to jest bardzo dobry trend. Pytanie numer 3. Piasek na plaży miejskiej. Przyznaję, że bardzo ucieszyłem się ze zmiany betonowej plaży na prawdziwą piaszczystą. Zauważyłem jednak, że co roku korzystam z tej plaży, że mimo nawożonego corocznie piasku, obszar piaszczysty jest coraz mniejszy, a woda sięga coraz dalej. Czy jest planowane nawiezienie w tym roku takiej ilości piasku, by rozmiar piaszczystej plaży był taki sam jak pierwszego lata po zakończeniu inwestycji? Drewniane pale wtedy zaczynały się na piasku, a teraz co roku latem znajdują się wiele metrów od plaży w wodzie. No, sprawa jest taka, że my świadomie wiedzieliśmy o tym, że rozbiórka tego umocnienia, bo ono się nie pojawiło przypadkowo, spowoduje konieczność dowożenia piasku. Ale analizując to ryzyko, stwierdziliśmy, że i tak bez tego nawet płaciliśmy około 7-10 tysięcy rocznie za dowiezienie piasku, mimo że było to umocnienie betonowe. Dla mnie nie była to plaża, to było po prostu nabrzeże, a chcieliśmy mieć taką piaszczystą, prawdziwą plażę, więc takie ryzyka ponieśliśmy. Wszystko zależy od pogody, od wiatru, od fali. Więc jeżeli jest więcej tych działań przyrody, no to naturalne jest, że ona będzie zabierała ten piasek, bo to jest sztuczny brzeg. To kiedyś jezioro kończyło się w zasadzie tam, gdzie jest linia kolejowa. Cały ten teren to jest nawieziony sztucznie z miasta, gruz, ziemia, czyli coś, co nie jest naturalnie ukształtowane. Więc my musimy być przygotowani na to, że z siłami natury będziemy musieli w ten sposób niejako walczyć, że co roku ten piasek dowozić. W tym roku rozpoczęła się budowa restauracji na wodzie i jesteśmy umówieni z wykonawcą, że ten piasek, który w tej chwili może Państwu się wydawać, że ta restauracja dotyka do brzegu, ten piasek zostanie nam oddany
na plaży, bo to jest ta sama frakcja, ten sam piasek, który w tej chwili tylko technicznie jest dojazdem do budowy. Natomiast ta restauracja będzie w wodzie, tak? Ona będzie, nie będzie miała styku z lądem, tylko przez molo i to wszystko zostanie przywrócone. Natomiast na ten rok rzeczywiście planujemy dowiezienie trochę większej ilości piasku niż poprzednim. Już część nam wykonawca też dostarczył w ramach, powiedzmy, pewnej naprawy plaży i wszystko powinno się normalizować. Zobaczymy teraz, jak będzie oddziaływała fala po wybudowaniu restauracji na wodzie. To się mogło zmienić trochę teraz te odbicia, mogą się zmienić trochę te prądy, więc będziemy obserwować. Na pewno zależy nam na tym, żeby plaża była piaszczysta i taka będzie. Także spokojnie, to jest skalkulowane oczywiście w koszty funkcjonowania tej plaży, ale jeszcze raz podkreślę, nawet z tymi betonowymi umocnieniami około 10 tysięcy rocznie, nawet do 10 tysięcy, nawet może i więcej, kosztowało nas dowożenie piasku co roku, ponieważ on jest wiewiewany, stamtąd woda też podmywała ten brzeg, więc tak czy inaczej ten piasek należało uzupełniać. Kolejne pytanie. Jak wygląda sytuacja planowanej rewitalizacji szeroko pojętego obszaru plaży miejskiej? Czy mógłby Pan określić, jak na dzień dzisiejszy wygląda prognozowany mniej więcej kalendarz następnych etapów projektowania i realizacji tej przemiany naszego najatrakcyjniejszego obszaru miasta? W których latach możemy spodziewać się którego etapu? W tamtym roku rozpoczęliśmy już procedurę zmiany tego obszaru, to znaczy wyłonienia partnera prywatnego. Zgłosiło się kilka firm. Ja niestety musiałem zawiesić to postępowanie ze względu na pandemię i już teraz od maja poprosiłem panią Marię Czytyrbo, która jest moim pełnomocnikiem do spraw rozwoju, żeby zajęła się tym tematem osobiście jako koordynator i zebrała zespół i ruszamy. Czyli planujemy w tym roku wyłonić przynajmniej tego partnera prywatnego bądź na przełomie roku, no i ruszać z przebudową plaży. To będzie ten obszar od restauracji na wodzie aż do lunaparku i jednocześnie chcę powiedzieć, że widziałem już zamiary żeglugi mazurskiej, która też przymierza się do modernizacji swojego obszaru, czyli to wszystko powinno zmienić swoje oblicze. Musieliśmy też wstrzymać pełne prace ze względu na projektowanie przyłączy energetycznych, wodnych, kanalizacyjnych do restauracji na wodzie. W związku z tym trudno byłoby sobie wyobrazić, że zrobiliśmy nowe chodniki, nowe trawniki, nowe zagospodarowania. Za chwilę to jest rozbierane, żeby kopać pod ten obiekt. Więc tu jakby siłą rzeczy też to zostało opóźnione. Terminów nie chcę dzisiaj deklarować, bo sytuacja raz, że epidemiczna jest niepewna. Dwa, nie wiemy, jak w tej chwili biznes odpowie już niejako po pandemii, tak? Bo wierzę w to, że my jesteśmy już na tej krzywej, która będzie tylko w dół przebiegała. Więc zobaczymy. W każdym razie chcemy, żeby w ciągu 2 lat ta plaża jednak zmieniła swój wygląd, bo jest to rzeczywiście najbardziej atrakcyjny teren. No żal, że tak długo to trwa oczywiście, powinno być to dużo wcześniej, ale niestety różne czynniki tu powodowały to. Nie mogliśmy też tego zgłosić do funduszy, do żadnego dofinansowania, więc trzeba szukać innych form zagospodarowania samej plaży. Więc sądzę, że to jest na najbliższe 2 lata, powinno tam coś już ruszyć. I ostatnie pytania. Mam kilka pytań dotyczących strefy płatnego parkowania. Kto jest operatorem strefy? Miasto czy podmiot prywatny? No tutaj już mówiłem wcześniej, jest to podmiot prywatny City Parking Group z Grudziądza i ten podmiot prywatny jest odpowiedzialny za prowadzenie biura, za kontrolę i za pobieranie opłat. I my mamy z tego, płacimy prowizję około 48% temu podmiotowi, czyli w interesie tego podmiotu jest zebranie jak największej ilości opłat, jak największej ilości pieniędzy, żeby ten zysk był jak największy. No naszym oczywiście też, bo cała ta druga połowa, nazwijmy to umownie, musi trafić z portem na drogi, tak? Czyli te pieniądze są niejako zaznaczone, czyli to, co jest zebrane z dróg, musi trafić na drogi i tak oczywiście będzie, mamy porozumienie z powiatem i również na drogi powiatowe będziemy przeznaczać takie środki. Pytanie numer 2. Dlaczego nie we wszystkich parkometrach można płacić kartą? No nie we wszystkich można, to jest oczywiste, może nie jest takie oczywiste, ale też niepotrzebne, dlatego że taki parkometr z terminalem jest dużo droższy i dużo trudniejszy w utrzymaniu. Jest ich 10 na terenie miasta, czyli mniej więcej co drugi, tak idąc ulicą, będzie miał taką możliwość płacenia kartą, ale chcę Państwu też powiedzieć, że nie ma takich konieczności, dlatego że jeżeli ktoś nie ma abonamentu, to są 5 aplikacji, których można sobie dowiązać kartę i płacić normalnie, niejako kartą, ale z samochodu. I też w bankowości elektronicznej są takie możliwości, na przykład w moim banku jest strefa płatnego parkowania w Giżycku i 1 maja, kiedy jeszcze nie miałem abonamentu, jeszcze zresztą też nie mam, bo nie mam takiej potrzeby, żeby w tej chwili akurat ten abonament wykupować, chodzę piechotą bardziej, to tak pogoda się teraz bardzo poprawiła. Więc ja płaciłem pierwszy dzień za pomocą swojej bankowości elektronicznej
I proszę mi wierzyć, nie zajęło mi to więcej niż 15 sekund. Czyli nawet bez wysiadania samochodu znajdujemy Giżycko, klikamy czas, czyli tam 30 minut, rozpocznij parkowanie. To kosztowało mnie złotówkę, więc zostało to opłacone i 5 minut przed końcem tego czasu dostałem takie powiadomienie push na komórkę, że kończy się twój czas parkowania, czy chcesz go przedłużyć, więc wystarczy tylko sobie będąc w sklepie czy gdziekolwiek kliknąć w tego pusha i przedłużyć o kolejne na przykład 30 minut. To jest dużo bardziej wygodniejsze i na miarę XXI wieku niż bieganie z kartą powiedzmy znowu do parkometru, więc płatność kartą jest możliwa, ale to uważam w dzisiejszych czasach nie jest pierwszorzędna. Gotówka oczywiście też. Polecam jednak zainstalowanie aplikacji. Dzisiaj przeciętny Polak ma 2 telefony u siebie, więc na którym z telefonów można zainstalować aplikację bądź korzystać z bankowości elektronicznej. A jeżeli i to nie jest możliwe, no to wtedy w ostateczności znaleźć sobie, mamy opublikowane na stronie mojegizysko.pl kółkami zaznaczone parkometry, które mają możliwość płacenia kartą, albo po prostu klasycznie gotówką przygotować sobie taką kwotę, jeżeli jedziemy do miasta i chcemy koniecznie skorzystać ze strefy, bo nie ma takiej przecież potrzeby też, żeby korzystać, to wtedy płacimy gotówką, jeżeli tak oczywiście Państwo chcecie. Na dziś to wszystko. Nie wiem, jak sytuacja epidemiczna będzie dalej wyglądała, ale pogoda się nam znacznie poprawia, więc idziemy w kierunku też tej pory, kiedy jest mniej infekcji. Życzę wszystkim Państwu zdrowia i myślę, że być może było to nasze ostatnie spotkanie takie online, takie wymuszone. Będę teraz starał się zrobić więcej spotkań i z Państwem widzieć się osobiście. Mam nadzieję, że większość z nas już ma odporność, czy duża część z nas, więc też i te zagrożenia będą malały. Urząd jest już normalnie czynny. Więc wszystkich Państwa zapraszam, oczywiście z zachowaniem ciągle tych trzech podstawowych zasad sanitarnych, czyli dystans, dezynfekcja i maseczka, to znacznie ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa. A o to przecież nam wszystkim chodzi. Wszystkiego najlepszego, życzę dobrej pogody i do zobaczenia.